Cieszę się, że mnie odwiedziłeś w tym lesie, pośród szumu drzew i śpiewu ptaków. Rozgość się. Znajdź sobie spokojne miejsce do siedzenia lub połóż się wygodnie. Wyłącz telefon i jeżeli możesz, zasłoń okna. To jest twój czas. Czas na całkowity relaks i wewnętrzny spokój. Poświęć chwilę, aby upewnić się, że jest ci zupełnie ciepło i wygodnie. Połóż ręce luźno na kolanach lub jeśli leżysz, połóż je wzdłuż ciała. Teraz zamknij oczy. Weź długi, powolny, głęboki wdech. Przytrzymaj go przez chwilę, a następnie delikatnie wypuść powietrze. Spróbuj opróżnić całe płuca. Wraz z tym wydechem uwalniasz się z wszelkich napięć. Weź kolejny długi, głęboki wdech. Przytrzymaj go i spokojnie wypuszczaj powietrze, starając się, by wydech był jeszcze dłuższy. I jeszcze raz, powoli, zaczerpnij powietrza i jeszcze wolniej wypuść powietrze. Nie spiesz się. Poczuj, jak zaczynasz spokojnie dryfować w stan głębokiego relaksu. Kontynuuj wolne i delikatne oddychanie, a swoją uwagę skup na czubku głowy. Po prostu skieruj tam swoją świadomość. To wystarczy, by rozluźnić to miejsce. Powoli kieruj swą uwagę w dół, na czoło. Twoja uwaga je rozluźni. Możesz poczuć delikatne mrowienie w miejscu trzeciego oka. Teraz rozluźnij mięśnie wokół oczu. Skieruj swą uwagę na policzki. Poczuj, jak rozluźniają się mięśnie wokół ust. Uwolnij swą szczękę od wszelkich napięć.
Niech to spokojne uczucie spływa po Twojej szyi. Poczuj to poluzowanie każdego mięśnia. Z każdym oddechem to relaksujące uczucie wraz z delikatnym ciepłem wędruje coraz niżej i niżej. Skieruj swą świadomość na ramiona. Nie ma w nich już żadnego napięcia. Poczuj swe łokcie. Przedramiona. Nadgarstki. I dłonie. Niech spokojnie spoczywają aż po koniuszki palców. Teraz, gdy Twoje ciało się relaksuje, Twój umysł i myśli wydają się lżejsze. Coraz bardziej zanurzasz się w tym sennym stanie spokoju i relaksu. Posłuchaj wiatru. Przenieś swą świadomość na klatkę piersiową i brzuch. Poczuj ten obszar. Łagodnie wznosi się i opada, gdy oddychasz. Ta delikatność niesie się po całym ciele, kojąc każdy mięsień i każdy narząd. Zwróć uwagę na górną część pleców i poczuj, jak odprężenie spływa po całym Twoim kręgosłupie. Powoli, od góry w dół, rozluźniając każdy mięsień na plecach, dając poczucie lekkości. Czujesz, że cała górna część ciała jest luźna, wiotka i uspokojona. Teraz przenieś się wyobraźnią na biodra. Są już rozluźnione. Teraz rozluźnij pośladki. Uda. To uczucie zrelaksowania ogarnia kolejne części Twego ciała. Coraz niżej. Kolana.
i niżej, łydki, stopy. Poczuj, jak uczucie spokoju wstępuje w każdy pojedynczy palec twoich stóp. Czujesz wielki komfort, wielki relaks i spokój. Wyobraź sobie, że idziesz przez miasto. Słyszysz gwar i warkot silników. Widzisz ludzi spieszących z jednego miejsca do drugiego. Widzisz mnóstwo sklepów i ulicę pełną samochodów. Są to godziny szczytu. Obserwujesz, jak ludzie przedzierają się przez miasto, zderzak w zderzak. Tuż przed tobą, obok chodnika, widnieją wąskie drzwi między dwoma budynkami. Są otwarte. Widzisz przez nie wąski korytarz. Wygląda przytulnie i bezpiecznie. Wygląda na miejsce wolne od zgiełku, który cię otacza. Mijając ludzi, idziesz w kierunku tych drzwi. Stoisz przed nimi. Wejdź do środka. Korytarz jest słabo oświetlony, ale jest ciepły i przytulny i wydaje się być schronieniem przed światem zewnętrznym. Robiąc krok w głąb korytarza, dostrzegasz zejście w dół. 10 wąskich schodków. Im bardziej do nich podchodzisz, uliczny gwar zanika. Z każdym krokiem czujesz, że przestajesz być częścią tego miasta, a do tego spokojnego miejsca głębokiej ciszy jest tylko 10 schodów. Powoli, uważnie i pewnie schodzisz po stopniach, a każdy krok bardzo cię wycisza. Jeden, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zszedłeś po schodach. Czujesz się spokojny i bardzo zrelaksowany. Odgłosów ulicy już wcale nie słychać. Przed tobą stoją wysokie drewniane drzwi. Drzwi bez klamki ani żadnej dźwigni, aby je otworzyć.
im bardziej się w nie wpatrujesz, zaczynasz dostrzegać na górze napis „Wolność”. Kontempluj to słowo. Poczuj jego istotę. Wolność. Wolność. Powoli zaczynasz czuć w sobie otwarcie, odblokowanie, odpuszczenie i drzwi zwolna uchylają się. Ich stare zawiasy aż skrzypią. Tak powolny jest to proces. Przez szczelinę ukazuje się mała, okrągła sala. To miejsce, to biblioteka. Jest wypełnione regałami i ma wysoki sufit w kształcie kopuły. Zaciekawiony wchodzisz do tego pomieszczenia, a drzwi za tobą powoli się zamykają. To miejsce, to sakrum jest czymś osobistym. Jest zaciszne i przytulne. Nie ma tu okien, jest bardzo, bardzo cicho. Nigdzie tak bezpiecznie się nie czułeś. Po środku znajduje się małe, drewniane biurko, a na nim leży stara, pokryta kurzem księga. Podnieś tę księgę i poczuj jej ciężar. Odczuwasz wielkie zdumienie. Ta wielka, stara księga musiała leżeć tutaj od wieków. Ona czekała na ciebie jeszcze zanim się urodziłeś. Trzymasz ją w dłoniach. Otwierasz. I widzisz, że wszystkie stronice są puste. Jest to księga wolności. Ma ona moc, aby uwolnić cię od wszystkiego tego, co kiedykolwiek ciebie blokowało lub ściągało w dół. Nadszedł czas, abyś wypełnił strony tej księgi. Poświęć chwilę, aby pomyśleć o wszystkim tym, co trapiło cię w życiu.
Przypomnij sobie każdą sytuację, która stworzyła w tobie blokadę. Każde przyszłe zdarzenie, które cię przeraża. Każdą osobę, z którą byłeś lub jesteś w konflikcie. Wszelkie negatywne uczucia, które wciąż się ciebie trzymają. Opisz wszystko, co powstrzymuje cię przed byciem prawdziwie wolnym człowiekiem. Pisz prosto z serca. Nie spiesz się. Obserwuj, jak wszystkie obrazy z pamięci przemieniane są w słowa tej księgi. Czujesz, jakby opadł z ciebie jakiś ciężar. Czujesz się lżejszy, bardziej otwarty, wysłuchany, zrozumiany. Odczuwasz wielki spokój i ulgę. Teraz bardzo powoli zamknij księgę i spójrz w górę. Na sufit, kopuła dachu bezgłośnie zaczyna się otwierać, odsłaniając jasne niebo. Obserwujesz to wspaniałe widowisko. Po prostu patrzysz. Ze zdumieniem zauważasz, że gdy lekko unosisz dłonie, twoje stopy odrywają się od ziemi. Przepływa przez ciebie fala radości. Możesz latać. Im wyżej podnosisz dłonie, tym wyżej wzlatujesz. A gdy obniżasz dłonie, delikatnie opadasz. Decydujesz się unieść ręce w stronę otwartego dachu nad tobą. Zdecydowanie unosisz się w powietrzu, a gdy już jesteś na wysokości kopuły, twoim oczom zamiast miasta ukazuje się bujny, żywy, zielony las. Czujesz się niewysłowienie szczęśliwy, zrelaksowany. Wznosisz się coraz wyżej i wyżej. Widzisz, że las otoczony jest oceanem. Wciąż pniesz się w górę, a kiedy zadzierasz głowę, nad tobą, zza chmur, odsłania się ogrom kosmosu. Czujesz coś wyzwalającego. Czym prędzej przedzierasz się przez chmury i spoglądając za siebie, widzisz ziemię jako wielką, błękitną kulę pływającą w ogromnej pustce. I ty jesteś w tej pustce. Jesteś w tej przestrzeni. Dryfujesz. Podziwiasz to piękno
i podziwiasz siebie w tym pięknie. Ten stan nieważkości daje ci tyle szczęścia i spokoju. Czujesz się wolny. Dryfujesz ku gwiazdom. Choć jesteś tysiące kilometrów od kogokolwiek i czegokolwiek, odgłosy lasu wciąż brzmią w twych uszach. Są częścią ciebie, a ty jesteś częścią ich, częścią natury. To twoje źródło, a ono nie zna granicy czasu ani odległości. Ono nie zna tych barier. Słuchaj tych dźwięków. Szumi las. Czujesz się ogromny, czujesz się bezkształtny, ponadczasowy. Z głębi cichego miejsca w tobie zaczynasz słyszeć delikatny, przyjemny głos kogoś kochanego, kto zawsze był przy tobie. Te słowa odbijają się echem w tobie i całym kosmosie. Jestem bez początku i bez końca. Jestem wieczny. Jestem wolny. Mogę przeżyć to życie jak tylko zechcę. Moja świadomość nie jest związana ani z czasem, ani z przestrzenią. Podobnie jak sam wszechświat, jestem nieograniczony. Jestem częścią wielkiej, zjednoczonej całości. Jestem wolny od całej mojej przeszłości. Jestem wolny od wszelkich obaw o przyszłość. Moje życie układa się według dobrego dla mnie planu. Nie staram się osiągnąć rzeczy, które pragnę. Po prostu pozwalam im płynąć do mnie. Teraz uwalniam się od wszystkiego tego, co mnie krępuje. Jestem spokojny, wiedząc, że wszystkie moje potrzeby są załatwione. Jestem otwarty na wszystkie życiowe doświadczenia. Różne sytuacje w moim życiu przychodzą i odchodzą. Jestem spokojny. Nie oceniam, po prostu obserwuję. Jestem otwarty na nowe doznania, a czasem, który mam do dyspozycji, jest wieczność. Czasem, który mam do działania, jest wieczność. Teraz wszystko staje się jasne. Droga przede mną coraz bardziej wyraźna. Ufam memu życiu. Za niczym nie gonię, za niczym nie tęsknię.
Jestem wdzięczny życiu za wszystko, co mam, bo wiem, że mam więcej niż mógłbym oczekiwać. Podobnie jak sam wszechświat, jestem nieograniczony. Jestem częścią wielkiej, zjednoczonej całości. Teraz wszystko staje się jasne. Droga przede mną coraz bardziej wyraźna. Ufam memu życiu. Ufam. Jestem bez początku i bez końca. Jestem wieczny. Jestem wolny. Mogę przeżyć to życie jak tylko zechcę. Moja świadomość nie jest związana ani z czasem, ani z przestrzenią. Podobnie jak sam wszechświat, jestem nieograniczony. Jestem częścią wielkiej, zjednoczonej całości. Jestem wolny od całej mojej przeszłości. Jestem wolny od wszelkich obaw o przyszłość. Moje życie układa się według dobrego dla mnie planu. Nie staram się osiągnąć rzeczy, które pragnę. Po prostu pozwalam im płynąć do mnie. Teraz uwalniam się od wszystkiego tego, co mnie krępuje. Jestem spokojny, wiedząc, że wszystkie moje potrzeby są załatwione. Jestem otwarty na wszystkie życiowe doświadczenia. Różne sytuacje w moim życiu przychodzą i odchodzą. Jestem spokojny. Nie oceniam. Po prostu obserwuję. Jestem otwarty na nowe doznania. A czasem, który mam do dyspozycji, jest wieczność. Czasem, który mam do działania, jest wieczność. Teraz wszystko staje się jasne. Droga przede mną coraz bardziej wyraźna. Ufam memu życiu. Za niczym nie gonię. Za niczym nie tęsknię. Jestem wdzięczny życiu za wszystko, co mam, bo wiem, że mam więcej niż mógłbym oczekiwać. Podobnie jak sam wszechświat, jestem nieograniczony. Jestem częścią wielkiej, zjednoczonej całości. Teraz wszystko staje się jasne. Droga przede mną coraz bardziej wyraźna. Ufam memu życiu. Ufam.
teraz nadszedł czas, aby wrócić do domu, aby wrócić do swojego wspaniałego życia na ziemi. Po raz ostatni rozglądasz się dookoła w tę cudowną, nieskończoną przestrzeń. Ale teraz już wiesz, że możesz tu wrócić, kiedy tylko zechcesz. W dowolnym momencie poszukiwania jasności czy potrzeby powrotu do źródła. Tak naprawdę nigdy nie opuściłeś tego miejsca. Ta wolność i przestrzeń są w tobie. Powoli i delikatnie kierujesz swoje dłonie w dół i tym samym zwolna opadasz w kierunku jednego z punkcików tego wszechbytu, w kierunku twojej planety, w kierunku Ziemi. Planeta wydaje się rosnąć. Zbliżasz się do niej. Jest taka błyszcząca i błękitna, zielona i ciepła, twoja matka Ziemia. Zbliżasz się do górnych warstw atmosfery, przebijasz przez chmury i znów twoim oczom ukazuje się wspaniały las otoczony oceanem. Opadasz coraz niżej i niżej. Dostrzegasz otwarty, kopułowy dach. Spowalniasz opadanie, by przyjrzeć się temu zielonemu, pełnemu życia i dźwięków lasowi. Wokół ciebie latają ptaki. Słuchając ich śpiewu, wciąż wolno opadasz. Otwarty dach jest tuż pod tobą. Wnikasz weń i zaczynasz widzieć regały z książkami. Czujesz charakterystyczny zapach biblioteki i ksiąg. Jesteś coraz niżej i niżej, aż delikatnie dotykasz stopami podłogi. Stara księga wciąż spoczywa na biurku. Znów ją podnosisz, otwierasz i widzisz, że wszystkie jej strony na powrót są puste. Podczas podróży w kosmos wszystkie twoje zmartwienia w niej zawarte znikły. Pozostał tylko biały papier. Doznajesz uczucia spełnienia i uwolnienia. Odkładasz księgę i kierujesz się do drzwi.
otwierają się dla Ciebie, gdy tylko podchodzisz i opuszczasz to święte miejsce. Przed Tobą ukazują się schody, 10 stopni prowadzących do miasta. Gdy będziesz po nich wchodził, Twoja świadomość otoczenia będzie się wyostrzać. Dziesięć, dziewięć, powoli budzisz się. 8, 7, 6, stajesz się coraz bardziej świadomy. 5, 4, 3, jesteś już prawie obecny. 2, 1, drzwi wybiegające na ulicę stoją przed Tobą, ale w mieście panuje spokój. Czujesz rzeźkość i energię, by pogodzić się z tym światem. Na mieście nie ma nikogo. Słyszysz tylko śpiew ptaków i szum okolicznych drzew. Jesteś gotowy, by powrócić do pełnego stanu czuwania i żyć ze świadomością swej wewnętrznej wolności. Nic Ciebie nie blokuje. Jesteś zupełnie świadomy, świadomy swego ciała fizycznego i otoczenia, w jakim się znajdujesz. Poruszaj swoimi palcami, jeżeli jesteś już gotów, otwórz oczy. To co, Edziu? Zrobimy sobie spacerek po tym żywym, zielonym lesie otoczonym oceanem.